I Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Kościół dzisiaj zwraca naszą uwagę na świętą rodzinę Jezusa, Maryi i Józefa. Zwraca uwagę dlatego, że rodzina w życiu ludzkim to najcenniejszy dar, to najcenniejszy skarb. I aby dochować wierności, aby rodzina była trwałym związkiem, potrzebujemy między innymi pięknych i dobrych wzorców. I takim wzorem dobrej, wspaniałej, szczęśliwej, kochającej się rodziny jest rodzina Jezusa, Maryi i Józefa. I kiedy dzisiaj rozważamy tę właśnie tajemnicę świętej rodziny, pewnie wielu z nas myśli o swoich rodzinach. Zastanawia się, czego brakuje w mojej rodzinie, co było czymś wspaniałym i pięknym w świętej rodzinie. Prośmy zatem dzisiaj szczególnie o tę łaskę, by w naszych rodzinach panowała zgoda, wzajemny szacunek, miłość, bo człowiek ma prawo do doświadczania dobra, szczęścia i także tego szczęścia, które czeka nas w wieczności. Dzień dzisiejszy to również nasze wielkie dziękczynienie za kończący się rok 2023. Pewnie Bogu dziękujemy za te wszystkie wydarzenia z życia rodzinnego, naszego osobistego, ludzkiego, ale także przecież w tym roku było tyle pięknych, wspaniałych wydarzeń w życiu duchowym, religijnym, w naszej właśnie parafii. Chcemy dlatego dzisiaj Bogu szczególnie też dziękować, ale też będziemy prosić o dalszą opiekę na dalsze lata. Razem z księdzem Markiem będziemy przeżywać i modlić się w następujących intencjach. Ksiądz Marek poleca zmarłych świętej pamięci Marka Mokosieja, także Jana, Annę, Tadeusza, Stanisława. Będzie się modlił za wszystkich zmarłych z rodziny Mokosiejów. Również za Michała, Janinę, Barbarę, za wszystkich zmarłych z rodziny Bilików. Także za Piotra, Jerzego, Teresę, za wszystkich zmarłych z rodziny Kozłowskich. Ja natomiast będę się modlił w drugiej intencji, w intencji dziękczynnej. I pięknie się składa, że kiedy przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny, również za rodzinę będziemy dziękować. Otóż ta intencja to dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę naszej Matki Bożej, tej krasnobrodzkiej, z racji 50. rocznicy małżeństwa państwa Haliny i Józefa Pliszgów. Właśnie wy, kochani, dzisiaj jesteście tymi, za których Bogu dzisiaj dziękujemy, bo również chcę dziękować Bogu za wszystkie małżeństwa, wszystkie rodziny w naszej parafii, prosząc o te szczególne łaski, by rzeczywiście w naszych rodzinach panowała miłość, szacunek, zgoda. I abyśmy mogli godnie przeżywać Najświętszą Ofiarę, przeprośmy teraz Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina,
moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty w świętej rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: nie obawiaj się, Abramie, bo ja jestem Twoim obrońcą. Nagroda Twoja będzie sowita. Abram rzekł: Panie mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka. Przyszłym zaś spadkobiercą mojej namajętności jest Damasceńczyk Elizjer. I mówił: ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie zrodzony mnie sługa mój zostanie moim spadkobiercą. Ale oto usłyszał słowa: nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: spójrz na niebo, policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: tak liczne będzie Twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to zasługę. Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył.
Abraham dał swemu synowi, który mu się urodził, a którego mu zrodziła Sara, imię Izaak. Oto słowo Boże. Błogosławiony, kto się boi Pana. Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, kto chodzi Jego drogami, bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Małżonka twoja jak płodny szczep winny we wnętrzu twojego domu, synowie twoi jak sadzonki oliwki dokoła twego stołu. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który oddzielił obietnicy. Przetoż człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarenka piasku na wybrzeżu morza. Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę. On, który otrzymał obietnicę, któremu było powiedziane: z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Oto słowo Boże. Bogu niech będą. Alleluja, alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój. Słowo Chrystusa niech w was będzie z całym swym bogactwem. Alleluja, 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 alleluja. Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa mojżeszowego, rodzice
przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo Pańskie. No i kochani, rok temu, dokładnie rok temu przeżywaliśmy podobne nabożeństwo, z tym, że wieczorem, przed wieczorną mszą świętą. Nabożeństwo z racji zakończenia starego roku, wtedy 2022, i znów kolejny rok za nami, i znów mamy w świadomości, co się wydarzyło przez ten rok. Co się wydarzyło w tym życiu ludzkim, rodzinnym, może zawodowym, może ktoś awansował, może ktoś odwrotnie przeszedł na zasłużoną emeryturę. Można byłoby tak wymieniać wiele wydarzeń z tego naszego życia ludzkiego i za co chcemy też oczywiście Bogu dziękować. Ale dzisiaj, kiedy gromadzimy się na mszy świętej, w ten ostatni dzień roku, kiedy przeżywamy niedzielę, kiedy przeżywamy święto świętej rodziny, to też chcemy wspomnieć wydarzenia związane z życiem duchowym, naszym życiem religijnym. Te wydarzenia, które mają cel, o czym chciałbym już na zakończenie. I właśnie teraz chciałbym wspomnieć i pomodlić się jednocześnie za wszystkie dzieci, które w tym roku zostały w naszej parafii ochrzczone. Są takie dzieci, które pochodzą z naszej parafii. Jest też parę takich dzieci spoza naszej parafii, ale za wszystkie dziękujemy i powiem tak, że Bogu niech będą dzięki, bo zwykle w naszej parafii chrztów jest powiedzmy 6, 8, a w mijającym roku 15. Bogu niech będą dzięki za każde życie, tym bardziej, że rzeczywiście Chrystus kładzie nacisk na wartość życia, każdego życia. Stąd też dziękujemy za chrzest poszczególnych dzieci. Więc w tym roku w naszej parafii były ochrzczone Aniela Gałka, Marcel Rafał Kiersztyn, Gabriela Teterycz, Julia Hajdamaszek, Oliwia Zwiernik, Jakub Mazur, Eliza Jurdziak, Wiktoria Mazurek, Liliana Jarszak, Igor Kolasiński, Aleksander Patryk Szarkowski, Zuzanna Szpyra, Dominik Kawa, Antoni Bodys i Pola Zawiślak. I w intencji tych dzieci niech się pięknie rozwijają, niech się cieszą Bożym błogosławieństwem i wszelkimi łaskami. Powstańmy. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Usiądźmy znowu. Kolejnym takim wydarzeniem w życiu parafii, w życiu sakramentalnym rodziny danej osoby to pierwsza komunia święta. Wymaga to przygotowań. I tak było, że we wrześniu rozpoczęliśmy przygotowania właśnie po to, by tutaj w naszej parafii 10 dzieci po raz pierwszy, najpierw tutaj podkreślę, u swojego proboszcza byli u spowiedzi, a potem w dzień komunii pięknie przeżywali po raz pierwszy przyjęcie Eucharystii. I to były następujące osoby, które w naszej parafii po raz pierwszy przyjęły sakrament Eucharystii. Wiktoria Cybura, Paweł Gęśla, Zuzanna Gradziuk, Piotr Hajdamaszek, Miłosz Pakuła, Małgorzata Szczerba, Mikołaj Szpyra, Michał Teterycz, Łukasz Tytuła i Łucja Moskal. Też podziękujmy Panu Bogu za to wydarzenie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, tak
będę was troszeczkę ćwiczył, ale na modlitwę na chwileczkę trzeba wstać. Kolejne wydarzenie sakramentalne i w życiu parafii, i w życiu młodego człowieka to przyjęcie sakramentu bierzmowania. To też roczne przygotowania, to spowiedź comiesięczna, to nasze spotkania tu w kościele, potem na plebanii, te właśnie formacyjne, ewangelizacyjne. I pięknie pamiętamy pewnie wszyscy, którzy w tym uczestniczyli, przeżywaliśmy to wydarzenie 2 lipca o godzinie 15, a najpierw w naszym krasnobrodzkim sanktuarium przecież był odpust. Piękny, uroczysty, poprzedzony dzień wcześniej, wieczorem, pięknym nabożeństwem, procesją różańcową. I właśnie takie przygotowanie to duchowe wprowadziło nas do tego właśnie wydarzenia. I sakrament bierzmowania w naszej parafii przyjęło 11 osób. Natalia Gałan, Mikołaj Gielmuda, Natalia Jasina, Natasza Klejny, Julia Kusiak, Sebastian Przygon, Amelia Roczniak, Dawid Szala, Dominika Ścirka, Wiktor Świergon i Alicja Zub. Za nich też Bogu podziękujmy. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Usiądźmy. W naszej parafii w mijającym roku przysięgę małżeńską przed Bogiem, przed kapłanem, przed zaproszonymi gośćmi złożyło 7 par. To też kolejny etap w życiu człowieka, żeby przyjąć sakrament pierwszej komunii czy komunii, spowiedzi, bierzmowania, małżeństwa, na pewno trzeba być człowiekiem ochrzczonym. Ślub również wymaga takiego przygotowania. Czasami to są może utrudnione sytuacje, bo ktoś przebywa za granicą, ale poradziliśmy sobie i wszystko poszło pięknie, pięknie przygotowali się do zawarcia małżeństwa i pięknie razem z rodziną również przeżywałem te wszystkie wydarzenia. I następujące pary tu w kościele przed tym ołtarzem w tym mijającym roku złożyły sobie przysięgę małżeńską. Irina Mankiewska z Krzysztofem Godziszem. Następnie Klaudia Hałas z Damianem Sołtysem. Katarzyna Kicka ze Sławomirem Godziszem. Monika Kyć z Tomaszem Parolem. Dorota Bednarczuk z Damianem Zadwornym. Justyna Buczek z Krzysztofem Mrozowskim i Klaudia Kaczoruk z Michałem Zawiślakiem. Też Bogu za nich podziękujmy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Iż poczekajmy, moi drodzy, nie siadajmy, bo chciałbym teraz wymienić wszystkich zmarłych w tym roku, którzy byli pochowani w naszej parafii. Za każdego zmarłego jeszcze raz się pomodlimy. I może tak tylko króciutko, moi drodzy, po co chrzest? Po co pierwsza komunia? Po co bierzmowanie? Po co sakrament małżeństwa? A właśnie po to, bo wcześniej czy później w życiu każdego z nas przyjdzie ten moment zostawienia tego świata, żeby stanąć przed Panem Bogiem. Po co sakramenty? Odpowiedź jest bardzo prosta, my o tym wiemy. Tylko czasami może różne okoliczności życia, sytuacje sprawiają, że jakoś ten Pan Bóg nie jest tak bliski, jak powinien być. Dlatego też niech może to nabożeństwo i to wspomnienie z wszystkich tych osób, które przyjęły sakramenty i to, że dzisiaj wspominamy także zmarłych, nas na nowo jakby zachęci do jeszcze większej miłości do Boga, jeszcze większej gorliwości w modlitwie, w przeżywaniu sakramentów, właśnie w spowiedzi, w Eucharystii. Dlatego też z taką też miłością polecajmy Panu Bogu wszystkich zmarłych w mijającym roku. Krzysztof Wołk. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Stanisław Machejko. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Marianna Buryło.
wieczne odpoczywanie racz jej dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym Maria Żerebiec. Wieczne odpoczywanie racz jej dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym Piotr Greszta. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym Maria Bucior. Wieczne odpoczywanie racz jej dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym Władysław Łach. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym Bronisława Dudek. Wieczne odpoczywanie racz jej dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym Michał Pałka. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym Jan Heisner. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym Sebastian Gradziuk. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym Włodzimierz Stasiuk. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym Mirosław Sołtys. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym Czesława Strzałka. Wieczne odpoczywanie racz jej dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym Teresa Kawalec. Wieczne odpoczywanie racz jej dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym Stanisława Greszta. Wieczne odpoczywanie racz jej dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym Krzysztof Sobczyk. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym Krystyna Czerniak. Wieczne odpoczywanie racz jej dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym Janusz Kycko. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem,
został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych. Do Boga Ojca wszystkich ludzi skierujmy pokorne modlitwy. Módlmy się za nasz Kościół, by był rodziną dzieci Boga. Ciebie prosimy. Prośmy w intencji naszego papieża Franciszka o dar mądrości, dary Ducha Świętego, aby też stał na straży wartości życia rodzinnego. Ciebie prosimy. Prośmy też, aby rodziny chrześcijańskie z miłością przyjmowały każde poczęte dziecko. Ciebie prosimy. Polecajmy Bogu również młodzież, aby dobrze przygotowała się do podjęcia obowiązków rodzinnych. Ciebie prosimy. Polecajmy także jeszcze raz Panu Bogu wszystkie dzieci ochrzczone w tym roku w naszej parafii, dzieci, które były u Komunii Świętej, u bierzmowania. Polecajmy tych, którzy zawarli małżeństwo. Niech dobry Bóg wszystkim im błogosławi. Ciebie prosimy. Prośmy też, by wszystkich zmarłych w tym mijającym roku Bóg obdarzył darem nieba. Ciebie prosimy. Polecamy także intencję tej mszy świętej Bogu. Z prośbą o dar nieba polecamy świętej pamięci Marka, Jana, Annę, Tadeusza, Stanisława, wszystkich zmarłych z rodziny Mokosiejów. Także Michała, Janinę, Barbarę, wszystkich zmarłych z rodziny Wilików. Piotra, Jerzego, Teresę, wszystkich zmarłych z rodziny Kozłowskich. Prośmy, by jak najszybciej mogli cieszyć się darem zbawionych. Ciebie prosimy. Polecamy także intencję dziękczynną. Polecamy Państwa Halinę i Józefa Pliszgów, którzy 50 lat temu stanęli przed ołtarzem i złożyli przysięgę małżeńską. Niech na dalsze lata Bóg im błogosławi. Ciebie prosimy. Prośmy także za nas wszystkich tutaj obecnych, za wszystkie nasze rodziny parafialne, aby cieszyły się Bożą opieką i życzliwością otoczenia. Ciebie prosimy. Dobry Boże, Ty gromadzisz nas we wspólnocie Kościoła. Prosimy, natchnij nasze rodziny, by zawsze kochały Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego. Zachęcam, żeby się włączyć w śpiew razem z Hanią. Thank you.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, składamy Tobie przebłagalną ofiarę i pokornie Cię prosimy, abyś za wstawiennictwem Bogu Rodzicy Dziewicy i świętego Józefa utwierdził nasze rodziny w swojej łasce i pokoju przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, będąc niewidzialnym Bogiem, ukazał się w naszym oczom w ludzkim ciele. Zrodzony przed wiekami, zaczął istnieć w czasie, aby podźwignąć wszystko, co grzech poniżył, odnowić całe stworzenie i zbłąkaną ludzkość doprowadzić do Królestwa Niebieskiego. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Kościele Twoim na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, nam daj udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Marią, ze świętym Józefem i oblubieńcem,
ze świętymi apostołami, ze świętym Sylwestrem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański nie zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Miłosierny Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś Najświętszym Sakramentem. Spraw, abyśmy wiernie naśladowali przykład świętej rodziny i po trudach doczesnego życia cieszyli się razem z nią życiem wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ogłoszenia duszpasterskie. Jutro, 1 stycznia, obchodzimy Nowy Rok, uroczystość ku czci Świętej Bożej Rodzicielki. 1 stycznia, moi drodzy, jest uroczystością obowiązującą wszystkich wiernych, zobowiązującą do uczestnictwa we mszy świętej. Takich wydarzeń, takich uroczystości obowiązujących oprócz niedziel w ciągu roku jest 6. To właśnie teraz, dziś, jutro, przepraszam, 1 stycznia Świętej Bożej Rodzicielki. To będzie również Boże Ciało. To także 15 sierpnia, to 1 listopada, to 25 grudnia, jeśli niczego nie pominąłem. Także zapraszam jutro na mszę świętą. Domyślam się, że niektórzy może będą przeżywać hucznie Sylwestra, powitanie Nowego Roku, ale jest msza o 11, a dla śpiochów jeszcze o godzinie 18. Także zapraszam także i jutro. I tak, jutro o 8 w Jacni modlimy się za świętej pamięci Rozalię Hajdamaszek. O 9.15 w Potoczku za wszystkich zmarłych z rodziny Kyć oraz Kusztykiewicz. Następnie o 11 za świętej pamięci Eugenię Lal, 25. rocznicę śmierci za Marcina, zmarłych z rodziny Lalów, za Agnieszkę Antoninę Józefa, zmarłych z rodziny Kmitrzuków. O godzinie 18 jutro za świętej pamięci Stanisława Gresztę o mszę świętą prosi rodzina Palonka. We wtorek o 7 rano msza w DPS-ie, o 8 za świętej pamięci Władysława Łacha o mszę świętą prosi Józef i Stanisław Pliszga. W środę o 7 msza w DPS-ie, o 8 za świętej pamięci Bronisławę Dudek o mszę świętą prosi rodzina Gałanów. W czwartek o 7 msza w DPS-ie, o 8 za świętej pamięci Jana Heisnera o mszę świętą prosi rodzina Leśniaków. Piątek to 5 stycznia, to pierwszy piątek miesiąca. Poprosiłem księdza Marka o pomoc i ksiądz Marek odwiedzi chorych w domach od godziny 9. Następnie w DPS-ie będzie spowiadał i odprawił mszę świętą i również wieczorem o 17.30 ksiądz Marek będzie spowiadał i o godzinie 18.00 odprawi mszę świętą. Ja będę Was odwiedzać z racji wizyty duszpasterskiej. Sobota, 6 stycznia, to objawienie pańskie, uroczystość popularnie nazywana Trzech Króli. Nie sześciu króli, jak to jeden z polityków mówił, Trzech Króli, pamiętajmy. O godzinie 8 w Jacni za świętej pamięci Mariana Kurysa. O 9.15 w Potoczku za świętej pamięci Krystynę Czerniak w 30 dzień od śmierci. O 11.00 za Franciszkę i Romana zmarłych z rodziny Kwika. Chyba po raz trzeci była ta intencja zamówiona przez przypadek. Jeśli będzie taka wola, to ja mogę inną intencję w tym czasie odprawić. O godzinie 18.00 za świętej pamięci Stanisławę, Heronima, Władysława, Bronisławę, Marcina, za zmarłych z rodziny Roczkowskich, za Michała, Stanisławę, za zmarłych z rodziny Maciukiewiczów. Oczywiście 6 stycznia też jest świętem obowiązującym, bo gdzieś mi uciekło. W przyszłą niedzielę 7 stycznia, to niedziela chrztu pańskiego, o godzinie 8 w Jacni za Ewę w 15. rocznicę śmierci, za Józefa, zmarłych z rodziny Skibów. O 9.15 w Potoczku za Jadwigę, Stanisława, Józefę, Władysława, zmarłych z rodziny Hulaków i za Mariannę Szczepana, zmarłych z rodziny Gresztów. O godzinie 11.00 za świętej pamięci Józefa Buciora w 2. rocznicę śmierci. O godzinie 18.00 w przyszłą niedzielę jest wolna intencja. I tak szybciutko jeszcze ogłoszenia najważniejsze. Jutro właśnie Nowy Rok. Zapraszam na mszę świętą. Święto, uroczystość ku czci Matki Bożej Rodzicielki to jest święto naszej diecezji, bo Matka Boża jest główną patronką naszej diecezji. Jak już mówiłem, w tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Od 9.00 będzie ksiądz Marek jeździł do chorych. O 13.00 początek spowiedzi w DPS-ie. O 14.30 tam jest msza święta. Spowiedź tutaj o 17.30 i o godzinie 18.00 msza święta. W sobotę 6 stycznia, obchodząc uroczystość objawienia pańskiego, poświęcamy kredę i kadzidło.
Pan Antoni przygotuje i będzie można sobie później tą kredą nasze drzwi oznaczyć. Natomiast tacę z tego dnia przeznaczamy na cele misyjne. I uwaga, moi drodzy, taką mam ważną informację, radosną mam nadzieję. Otóż za tydzień, w niedzielę, za 15.11, i tym bym od razu prosił, może, żeby tak się to za 15 z koronką wyrobić, zdążyć, za 15.11 rozpocznie się tutaj w naszym kościele koncert kolęd w wykonaniu chóru dziecięcego Harmonia z Łukowej, tam z Podlasia. Niedawno w sanatorium przebywał taki pan, który jest dyrygentem tego chóru i jakoś tak złapaliśmy wspólne fale i tak było dużo rozmów. I on po prostu z takiej wdzięczności za dar bycia w sanatorium naszym krasnobrodzkim wszystkie te dzieci, tam jest chyba 40 dzieci, bierze w autobus i przyjeżdża, żeby nam tutaj pośpiewać. No to jest rzeczywiście takie wydarzenie niezwykłe i świadczące też o tej osobie. Z tym, że o 10 najpierw poprosiłem ich, żeby pośpiewali naszym mieszkańcom DPS-u i tam od 10 do 10.30 będą śpiewać. I tutaj mamy 15 minut przerwy. Za 15.11 rozpoczną koncert tutaj w kościele. Będą śpiewać również w czasie mszy świętej i jeśli będą chętni, to również po mszy świętej. Właśnie. I jeszcze ostatnia rzecz. Może jeszcze dwie rzeczy, przepraszam. W naszym Krasnobrodzie jest organizowany Orszak Trzech Króli i to będzie oczywiście w sobotę 6 stycznia. Tak króciutko, 10.45 wspólne śpiewanie kolęd na placu Siekuckiego i o godzinie 11 rozpoczęcie orszaku. To chyba też na rozpoczęcie na placu Siekuckiego. Są też dostępne informacje na stronie internetowej. Moi kochani, przygotowałem taki wstępny projekt odwiedzin kolędowych na cały już styczeń, tak do końca. Mam też taką świadomość, że czym Pana Boga można rozśmieszyć? Opowiedzieć Panu Bogu o swoich planach. Więc jeśli Bóg pozwoli, z takiego założenia wychodzę, to chciałbym taki właśnie program zrealizować. Stąd też odczytam oczywiście tylko ten tydzień najbliższy, ale bardzo Was proszę, na stronie internetowej parafii znajduje się ten program. Popatrzcie, bo no, być może, że ktoś pracuje, na pewno wiele osób pracuje, może by się udało gdzieś z kimś zamienić właśnie na ten dzień, kiedy będę u Was po kolędzie, żebyśmy się mogli spotkać. Jeśli ktoś pracuje, nie może być, to jest oczywiste, nawet nie dyskutujemy z tym. I teraz w tym tygodniu, we wtorek, od godziny 9, chciałbym odwiedzić mieszkańców Adamowa, rozpoczynając od rodziny państwa Szykulskich i tak idąc właśnie w stronę wioski, potem w stronę, tą lewą stroną, tak do góry, kończąc u państwa Pytlowskich. Gdzieś tak około chyba 18-20 rodzin. W środę, również od 9 w Adamowie, od strony Bliżowa, tylko gdzieś tam dalej jest jeszcze jakaś jedna rodzina, była już u mnie ta pani, że nie poznaliśmy się, dopiero się poznamy, więc od tej pani zacznę i tą drugą stroną, już patrząc z góry prawą, do państwa, powiedzmy, Ułasiów. Nie, przepraszam, do państwa Dybioków. U państwa Dybioków będzie zakończenie. W czwartek natomiast, od 9, również w Adamowie, od rodziny państwa Ułasiu do państwa Mołdochów. Następnie w piątek też od 9 w Adamowie, od Leśniczówki i tak widzę, pan Sylwek chyba jest, do pana Sylwka będzie gdzieś tutaj zakończenie chyba. Tak sobie to rozłożyłem, prawdopodobnie mniej więcej tak chyba się uda. No właśnie, bo to dzisiaj jest Sylwestra, ksiądz Marek nawet wspomniał to imię. No to życzymy wszystkim solenizantom dzisiaj wszelkiego dobra i Bożej opieki. Pozostałe dni, moi drodzy, na stronie internetowej. Moi kochani, dosłownie jeszcze parę minut takiego naszego dziękczynienia z racji zakończenia roku. Jakbyście mogli też zostać, będę Wam bardzo wdzięczny. Święty, mocny, święty, Panie śmiertelny.
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie Śmiertelny, Święty Boże, Święty Mocny, Święty Panie Śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, lodu, ognia i wojny wybaw nas, Panie. Od powietrza, lodu, ognia i wojny Chryste, w tym ostatnim dniu kończącego się roku gromadzimy się wokół Ciebie, obecnego w Najświętszym Sakramencie, aby najpierw przeprosić Cię za nasze grzechy popełnione w tym roku przeciw Tobie, przeciw innym ludziom. Dlatego powtarzamy, przepraszamy Cię, Panie, przepraszamy Cię, Panie, za niesprawiedliwość, wszystkie wojny, jakie w tym roku toczyły się na świecie, za wszystkie zbrodnie, zabójstwa, za nienawiść i krzywdy. Przepraszamy Cię, Panie, za grzechy w naszym narodzie, za rozwody, za lekceważenie obowiązków rodzicielskich, za zgorszenia, nieobyczajność i pijaństwo, wreszcie za publiczną obrazę wiary i moralności Chrystusowej. Przepraszamy Cię, Panie, za grzechy w naszej diecezji i parafii, za wypadki odejścia od Ciebie, za lekceważenie Bożych przykazań i kościelnych, zwłaszcza za opuszczenie niedzielnej mszy świętej i unikanie sakramentu pokuty. Przepraszamy Cię, Panie, za grzechy popełnione w środowisku pracy, wobec sąsiadów i w naszych rodzinach, za brak miłości, nieposzanowanie i zaniedbanie dobra. Przepraszamy Cię, Panie. Panie Jezu, pragniemy również podziękować przez Ciebie Ojcu Niebieskiemu za wszystkie dary udzielone nam w tym roku. Pragniemy wyrazić wdzięczność nie tylko słowami, ale i staraniem, aby łaska Boża w nas nie była daremną. I powtarzamy słowa: dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za rodziny związane z sakramentem małżeństwa przed tym ołtarzem. Niech trwają w miłości i rozwijają się w mocy Twego Ducha Świętego. Dziękujemy za rodziny przybyłe i za wszystkich nowych mieszkańców naszej parafii, aby włączali się do pełnego życia religijnego. Dziękujemy Ci za wszystkie dzieci ochrzczone w tym roku, za te, które przystąpiły w tej świątyni do pierwszej komunii świętej i sakramentu bierzmowania, aby zawsze pogłębiała się ich łączność z Tobą. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że w tym roku błogosławiłeś nam w naszej pracy
udzielałeś sił i zdrowia, za łaskę wytrwania i za wszystkie Twoje dary, których wyliczyć, a nie uświadomić sobie nie jesteśmy w stanie, a które chcielibyśmy rozwinąć i pomnożyć. Dziękujemy Ci, Panie. Panie Jezu, stojąc wobec niewiadomej nowego roku naszego życia, nie chcemy ulegać lękowi ani złym przeczuciom. Dlatego z ufnością ku Tobie zwracamy się do Ojca naszego, który wie, czego nam potrzeba. Z żywą wiarą prosimy Cię, Panie, abyś całą ludzkość zachował od nienawiści, wojny i klęsk wszelkich. Prosimy Cię, Panie, abyś Kościół Święty, papieża, naszą diecezję, całą parafię prowadził coraz bliżej ideału Ewangelii. Prosimy Cię, abyś Ojczyźnie naszej udzielił bezpieczeństwa, a wszystkim mieszkańcom wolności i równości w przestrzeganiu słusznych praw człowieka. Prosimy Cię, Panie, abyś naszą parafię, każdą rodzinę zachował w nadchodzącym roku od wszelkich przeciwności i niezgody, abyś rodzicom dał zdrowie i dobre dzieci, szkołom ofiarnych wychowawców, chorym oddanych lekarzy i pielęgniarki, szukającym apostołów prawdy, a nam wszystkim spełnienie planów zgodnie z Twoją świętą wolą. Prosimy Cię, Boże, Twoje dni trwają bez końca, a Twoje miłosierdzie jest bez granic. Spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że nasze życie jest krótkie, a godzina śmierci przed nami zakryta. Niech Duch Święty prowadzi nas przez ten świat w świętości i sprawiedliwości, abyśmy służyli Tobie w społeczności Twojego Kościoła. Z mocną wiarą, z pełną pociechy nadzieją oraz w doskonałej miłości z wszystkimi ludźmi i doszli do szczęśliwie do Twojego Królestwa przez Chrystusa Pana naszego. A teraz, moi kochani, hymnem Ciebie Boga wysławiamy. Podziękujmy Bogu za wszystkie dary, łaski udzielone naszemu ludzkiemu życiu i również za wszystko, co było związane z życiem duchowym, z relacją wobec Pana Boga. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu
irańskiego kraj żywotan. Otworzyłeś jednym sobie, po granicy siedzisz Boga. Ale ojca syn nie był, lećby zacznij rąba zdrowa. Przyjdziesz sądzić ludzkie czyny, znowuś słudzy łaski niegodni. Skądś obliczeń co nami, byś odmówił nas od zbrodni. Drogi Twoich listukami, ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdrowie. Zbaw, o Panie, lud się mocny, błogosław dziedzictwo swoje. Rządź po wszystkie lata. Władco świata, imię Twoje wysławiamy, powiek wieków nie ustaje, pieśń co sławi Twoje czyny. O dniu owym racz nas, Panie, od wszelakiej ustrzec winy. Zjaw swą litość w życiu całym, tym, co rzeczą Twej opieki. Tobie, Panie, zaufane, nie zawstydzę się na wieki. Tobie, Panie, zaufane, nie zawstydzę się na wieki. Módlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Uklęknijmy.
Święty i Józef Święty.